zastanowiło mnie to, jak pisze pan o tym, że w dzieciństwie czy nie, w młodości nie chodził pan na filmy, nie widział pan filmów rosyjskich, nie interesował się pan wtedy tak bardzo literaturą rosyjską. Czy czuł pan wtedy, że to jest coś narzuconego, że tego co w kinie tyle jest, że każą nam się uczyć rosyjskiego i dopiero teraz jakoś nadrabia pan te braki? Nie, no to jest tak, że jednak literatura rosyjska została przyswojona w odpowiednim wieku, czyli tam w wieku 16-17 lat, no nie wiem. Ale tak, no przecież nieświadomie, ale czuliśmy, że to jest narzucone, przede wszystkim strasznie nudne rosyjskie kino. W porównaniu z Louisem de Funès na przykład, albo westernami. No tak. Wy tego nie pamiętacie oczywiście, ale tego rosyjskiego kina aż tak wiele nie było. Andrzej, jestem w twoim wieku. Słuchaj, świetnie się trzymasz. Ty też. Ale teraz no po w pokoleniu moim jest ogromna moda na kino rosyjskie. Po prostu festiwale filmów rosyjskich cieszą się ogromnym powodzeniem. Zastanawiam się, czy ta miłość jest obopólna, czy jak pokazują kino polskie w Rosji, czy to zainteresowanie jest dwustronne. Czy... Pojęcie. A to wiesz, no pytanie w jakiej Rosji właśnie, czy w Moskwie są podobno tłumy. Czy wiesz, w Głubince telewizja rządzi, no. Tylko to jest dostępne. Słuchajcie, no bo to jest kapitalne kino tak naprawdę. No te polskie nasze współczesne z całym szacunkiem, no jakoś się nie załapuje, kurczę. No się popatrzy, co Rosjanie potrafią zrobić, jak potrafią zrobić Ładunek 200, Bałabanow potrafi takie kino zrobić. No to przecież no, stare kino jak kapitalnie powraca. Zresztą, największym filmem wojennym to jest oczywiście Elem Klimow i Ci Paczku, czy kino, które wiesz... zabija cię, jak oglądasz ten film. No ale ja Dom Zły też zabija cię, jak oglądasz. No niektóre filmy... No jej zabija, można przeżyć. No, był nawet chyba, nie wiem czy jest, chyba już nie ma kanału Wojna i Pokój telewizyjnego, który był wyłącznie nastawiony na... Słuchajcie, ja mam swoją prywatną kolekcję filmów w moim szałasie pracowniczym i wyznam wam, tam jest rosyjskie, radzieckie kino oraz amerykańskie westerny. Przepraszam. No też no, bezkresna ta przestrzeń właśnie. Tak, bo ideą filmu jest obraz i musi być przestrzeń, musi być przyroda. Nie rozumiem, jak można oglądać Andy Warhola. Co ja gadam? Woody'ego Allena. To są słuchowiska, no już zaprzeczenie kina. No, sfilmowane jest słuchowisko. Piękne tam żarty, riposty i to. Nie, przestrzeń. Piach. Piach jest u ciebie w ostatnich... akapitach zasypuje właściwie wszystko. Czy to jest to, co nas czeka? Nie wiem, pewnie, wiesz, no, te procesy geologiczne tak wyglądają, no, że się ta planeta rozsypie albo zmieni się w jakiś... Wszyscy do piachu. Wszyscy do piachu. Może będą wynosić z naszych sklepów tablety, jak półki z PGR-u, montować sobie w mieszkaniach. Do tej pory czuję piach Tadżykistanu. Po 2 tygodniach w Tadżykistanie tam jest tak sucho, że pęka skóra ci na rękach, tak jak to najgorsze mrozy w Polsce, takie suche. Ja namiot musiałem pod koniec w rękawiczkach rozbijać, bo tak obolałem, miałem dłonie. Właśnie doświadczenie pyłu, suchości pustyni, to jest coś niewyobrażalnego. A Gobi też jest taka sucha? Też, też. Czy to jest nisko, a przepraszam, wiesz, byłem w Tadżykistanie i to jest pustynia tam w Pamirska na wysokości 4000 metrów, 4,5. Rzecz dodatkowo, wiesz, bo... Tak, coś jest z tą pustynią. Tak, coraz głębiej w pustynię, w pustkę wyobraźnia mnie prowadzi. No, mistyczny Stasiuk. No właśnie. No, słuchaj, no wszystkie religie, to największe, chyba rodziły się na pustyni, wiesz, z nudy albo z doświadczenia. Niedługo będzie malował białe płótna tylko, no, puste kartki będą w przestrzeni literatury. Piszę teraz chuligańską książkę o jeździe samochodem, wyznanie miłosne do motoryzacji, pisze bardzo wesoła. A swoją drogą właśnie, bo tak na początku mówisz, że przyszedłeś ze wschodu, że to jest twoje życie, ale pamiętam naszą rozmowę, gdzie bardzo silnie powoływałeś się też na bitników, na hipisów. Tak, bardzo się powoływałem, trochę to maskuję. Tak, teraz. Że jest ci blisko do tych ludzi, więc... To taka Kerouaka za jedną książkę mi jest blisko, ale też jest opowieść o przestrzeni, o pustce, o przemierzaniu tych wiesz, opętanych stanów gdzieś. Te Stany to jest Zachód. To jest... kraina apokaliptyczna, jak mówi Daniel Kahneman. Stany to Stany. Stany to są Stany. To nie ma niewiele wspólnego z Zachodem, a podejrzewam, takim, jak sobie roimy, wyobrażamy. Andrzej, z racji koligacji rodzinnych pewnie trochę czytasz tego, co się również ukazuje w oficynie. Ale pewnie nie tylko tego. Zdarza ci się, prawda? Czy obserwujesz ludzi, którzy zaczynają pisać Stasiuki?
takie coś na pograniczu prozy, fabuły, faktu, takiego właśnie opowiadania o swoim życiu w jakimś tam miejscu dziwnym i o jeździe. Nie wiem, wiesz, powiem ci tak, coraz mniej czytam tego, co wychodzi, bo to jest jakieś kolosalne ilości, mhm. wiesz, 100 książek rocznie. Ja już jest w tym wieku, że czytam właściwie martwych tylko. Platonowa tylko. Platonowa, czytam umarłych, wiesz, bo oni już powiedzieli to, co mieli do powiedzenia i to... Nie, nie zwracam na to uwagi jakby. Ale czy obserwujesz coś takiego, że jest coraz więcej czytelników zainteresowanych tak zwanym non-fiction? Tak, uciekają od klasycznej takiej powieści. Jako wydawca dostrzegam to bardzo wyraźnie. Ale co to jest? Co by to znaczyło? Mhm. Właśnie świat jest popieprzony, jest strasznie skomplikowany, ci biedni ludzie się łudzą, że ktoś im go opisze. I ten non-fiction ma opisywać ten świat. To jest kolejne nieporozumienie. Nie da się tego świata opisać. Cały ten non-fiction w większości to jest taka telewizja dla trochę inteligentniejszych. No.